sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Światowego Wychowawczego w Piecach w celu utworzenia filii publicznej Szkoły Podstawowej Kaliska z siedzibą w Piecach oraz utworzenia samorządowego przedszkola publicznego w Kaliskach z siedzibą w Piecach wchodzący w skład Zespołu Publicznych w Kaliskach. Prosiłbym tutaj na początku Panią Przewodniczącą Komisji Edukacji o opinię. Proszę. Komisja Edukacji zapoznała się w czym jej głową, mianowicie do innej ustawy i ustawy popierającą tą uchwałę i nie głosowała. Rozumiem, Komisja Budżetu nie zajmowała się. Otwieram dyskusję. Pan Wójt, proszę bardzo, wprowadzenie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Projekt tej uchwały, który Rada podjęła, uchwały subwencyjnej, które podjęły w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Oświatowo-Wychowawczego. W naszym przekonaniu i rozbieżności opinii nadzoru wojewody, który się różnił i wojewoda również przedstawia dwie argumentacje swojego stanowiska w tej sprawie, gdzie prawdopodobnie ta uchwała była prawidłowo podjęta. Kwestia podstawy prawnej budziła, tak jak powiedziałem, różne stanowiska, nawet na wzorze wojewody, ale dlatego, żeby po prostu nie budziło to jakichś komplikacji czy zamiarze, który chcemy dokonać, ja Państwu dzisiaj przedstawiłem inną ścieżkę, która została omówiona zarówno z fachowcami, ekspertami, którzy popierają ten pomysł w kwestii sporządzonych projektów uchwał oczywiście, bo kwestia tego, co samorząd ustanowi, to jest domena samorządu. Proszę nie mówić, że ktoś, albo nie powiedzieć po tym, że ci eksperci popierają nas. Oni po prostu twierdzą, że ścieżka, którą teraz proponujemy, jest prawnie lepszą ścieżką, jest domeną samorządu, czyli Rady Gminy Kaliska, bo w tych sprawach może to ustanowić. W związku z tym Państwu przedstawiłem projekty czterech uchwał. Będzie piąta uchwała w przyszłości, tak zwana stanowiąca, czyli zatwierdzająca całą tą reorganizację. W tej chwili proponujemy Państwu, abyście się zapoznali, jak to będzie fachowo wyglądało, czy proceduralnie tą drugą ścieżką. Dlatego z daleko idącej ostrożności proponujemy uchylić to po wystąpieniu nadzoru, po późniejszych konsultacjach, gdzie niekoniecznie stwierdziłem, skutkowałoby to wbrew innym orzeczeniom sądu uchyleniem tej uchwały, ale dzisiaj proponuję Państwu, ażebyśmy uchylili podjętą sami, Państwo byście uchylili ten projekt uchwały i jeszcze chcieliśmy do tych projektów, które Państwu przedstawiliśmy, zgłosić małą autopoprawkę, którą Pan Radca by chciał przedstawić w formie zapisów artykułów podstawy prawnej. Jeśli można. Dzisiaj Państwo pod tytułem tej uchwały jest podstawa prawna. I po konsultacji szeroko rozumianej prawnej, która prowadziła zmianę, żeby zastąpić artykuł 62 ustęp 5 tej propozycji, która Państwu była zaproponowana, wprowadzić artykuł 61 ustęp 2. To dotyczy 61 ustęp 2. Pozostałe zapisy nie zmieniają się. Ja tylko dodam, że jeśli chodzi o uchwałę uchylającą, to nie ma tutaj większego wpływu, jakie przepisy zastosujemy z ustawy o systemie oświaty, ponieważ tak naprawdę to w trybie takiej autokontroli my to podejmujemy i my jako radni Rady Gminy Kaliska, ja też konsultowałem to, nie ukrywam, z nadzorem wojewody, żeby jak najprawidłowo, żeby pod względem prawnym było to, nie budziło żadnych wątpliwości, prawidłowość podjęcia uchwały. I tutaj potwierdzam to, co Pan Wójt powiedział. Stanowiska nadzoru są rozbieżne i orzecznictwo też wskazuje, że niekoniecznie tutaj błąd skutkowałby jakimiś konsekwencjami prawnymi, ale w takiej tak zwanej ostrożności procesowej, ja już mówię tak jako prawnik, wolimy, żeby przeprowadzić to w taki sposób, który nie budziłby żadnej wątpliwości prawnych oczywiście. Także proszę o wprowadzenie tej autopoprawki, tak? Dziękuję bardzo.
dyplomatyczny język, który pan wójt zastosował w stosunku do tego, że musimy, czy po prostu będziemy za chwilę głosować adorowanie tej uchwały. Ja się z tego po prostu cieszę, bo wychodzimy na jakąś tam czystą pozycję. Chociaż za chwilę, bo już mamy przed sobą projekty uchwał, które wejdą na kolejną sesję. Będziemy je prawdopodobnie procedować. Ja bo dzisiaj dopiero miałem możliwość zapoznania się z tymi, jak zresztą wszyscy państwo, z tymi projektami uchwał. I dziękuję panu wójtowi za to, że nie zmuszał jakby na skutek do procedowania tych uchwał dzisiaj, bo na Komisji Edukacji taka jakby groźba zaistniała, ale rozumiem, że dobrze, że mamy tę możliwość w tej chwili zapoznania się z nimi. Ja już pobieżnie czytając uzasadnienie tej uchwały zasadniczej, muszę stwierdzić, że retoryka się nieco zmieniła, panie wójcie, i te kwestie społeczne, które tam pan podnosi i tak dalej, czyli po prostu można było do tego podejść w ten sposób inaczej. Natomiast oczywiście skutek, który ma zaistnieć po przegłosowaniu tych kolejnych uchwał, jest dla społeczności w Piecach tożsamy. On się w niczym nie zmienia. Droga po prostu została przyjęta według mojej znajomości. Jestem, nie jestem prawnikiem absolutnie, ale jakby zmuszony okolicznościami codziennie praktycznie tym się zajmuję. Teraz ona praktycznie z punktu widzenia, jeśli chodzi o legislację, powinna wyglądać dobrze, z tym, że co do protokołu podaje, one przynajmniej dwie z tych uchwał są dalej obarczone błędami formalnymi. Takie moje zdanie jest, oczywiście może się, będzie państwo wziąć to pod uwagę lub nie. Na przyszłej sesji będziemy je procedować. Z mojego punktu widzenia zobaczymy, jak daleko to pójdzie. Czas nam będzie, nam, czyli dla nas pracował, czy pracuje. Myślę, że doprowadzimy do takiego momentu, że po prostu nie uda się panu wójtowi przeprowadzić w sposób formalny tego zamiaru, ale nie mówię tego w żaden sposób złośliwie czy emocjonalnie. My będziemy pracować tutaj, żeby się nie udało, pan wójt będzie pracować, żeby się udało. Zobaczymy 29 lutego, bo to jest rok przestępny. Prawda? Bo w związku z tym to będzie 29 lutego decydować o tym dalej, czy się udało to panu wójtowi, czy nie. A być może jeszcze po tej dacie, bo przecież ewentualnie wprowadzenie tej uchwały będzie też podlegało możliwościom określonej w ustawie o samorządzie gminnym. I w zasadzie tyle, nie ma co się rozwodzić. Na razie jesteśmy na etapie takim, że wychylamy wadliwą uchwałę, czyli jesteśmy na etapie wyjściowym. O, i dziękuję.